Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na strój dnia z Wrocław Fashion Meeting, czyli z imprezy targowo-modowej, właściwie to są takie targi mody połączone z pokazami mody, które odbywają się we Wrocławiu już, to jest trzecia edycja. Ja byłam na poprzedniej edycji w czerwcu, rok temu również tutaj byłam i teraz te targi odbywają się na Stadionie Wrocławskim, są świetnie zorganizowane, jest dużo wystawców, są pokazy mody, także tutaj można przyjść, zobaczyć twórczość i projekty młodych polskich marek, o których mówiłam ostatnio. Takie targi, takie imprezy to są właśnie świetne okazje do tego, żeby te rzeczy, które na co dzień widzimy w sieci, zobaczyć, pomacać sobie w realu, zmierzyć, porozmawiać z samymi projektantami, może sobie potargować jakąś zniżkę. No i właśnie ja już byłam wczoraj tutaj, w sobotę, no i sobie dwie rzeczy sprawiłam i postanowiłam, że je dzisiaj ubiorę i dzisiaj właśnie w tym outficie z imprezy pokażę. No i ponieważ jest to impreza taka świętująca polską modę, to większość rzeczy, które mam na sobie, są polskich marek. Na sobie mam moją już tradycyjną, mogę tak powiedzieć, spódnicę od Emiu, Nick czarną, rozkloszowaną, do tego koszula z Mojito, którą ostatnio również widzieliście w serii sylwetkowej, a do tego dwie nowości właśnie kupione wczoraj, czyli przepiękny płaszcz od Ufufu. To jest płaszcz taki lekko pikowany, jeszcze teraz na tą pogodę jest ok. No i ma on bardzo ciekawy wzór, bo to jest taka jakby gazeta, połączona gazeta, gdzie mamy fragmenty artykułów oraz wizerunek Merlin. A że Merlin, czerwone usta, ogólnie ja jej postać bardzo lubię, to już ten płaszcz mi się podoba od kilku miesięcy, bo on już jest dostępny na stronie na Facebooku Ufufu, już widziałam go kilka miesięcy temu i tak do niego podchodziłam i mówię, dobrze, wczoraj go sobie zmierzyłam, porozmawiałam jeszcze z projektantką i mówię, kurczę, tym razem, teraz albo nigdy, biorę go, no i go sobie wzięłam, z tym, że teraz go podwinęłam rękawy, żeby wystawała jeszcze trochę koszula, żeby troszkę koszuli było widać i ten płaszcz jest dosyć prosty w formie, ale ma ciekawy wzór i ma od talii rozkloszowanie, czyli coś, co jest dla mojej sylwetki idealne, ma właśnie taką prostą, ale ładną retroformę. Do tego jeszcze sobie ubrałam na siebie muszkę. Właściwie to nie jest muszka, tylko to jest taka wielka broszka. To jest broszka w kształcie owadu i to jest broszka, to jest rękodzieło wykonana z różnych części. Bardzo taka fajna, ożywiająca stylizację. Dosyć duża i ja ją sobie założyłam jako właśnie muszkę do tej koszuli, żeby dzisiaj coś tam mi się błyszczało. I to jest broszka, którą tutaj kupiłam również wczoraj. To jest polska marka Jaaj albo Jaaj, Jaaj. Jakoś tak, nie wiem dokładnie, jak się tą nazwę wymawia, oczywiście będzie wszystko w opisie na dole. Do tego jeszcze akcesoria, czyli moje szpilki Vivian Westwood dla Melisy z kokardami i wygodna kopertówka od Monki, która mi tutaj wszystkie rzeczy mieści. No a na głowie dzisiaj burza lochów, czyli rackowy lew. Także ja wyglądam w ten sposób, my lecimy jeszcze sobie pooglądać te rzeczy, może jeszcze coś tutaj uda mi się dzisiaj znaleźć. Was zachęcam do odwiedzania tego typu imprez, bo polska moda naprawdę się nadaje do noszenia, jest świetna, w dobrych cenach, a takie imprezy są bardzo dobrą okazją do tego, aby się na własne oczy o tym przekonać. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!